Halo, halo, witam Was kochani o poranku. Zapraszam Was do otworzenia swojej Biblii, studiowania tego, co mówi Bóg, ponieważ to, co On mówi, jest najważniejsze i Jemu musimy zrobić miejsce. Jego słowa muszą być decydujące w naszym życiu. Dzisiaj, kochani, będziemy studiować z drugiej księgi Kronik, 29 rozdział i 25 werset. Postawił też lewitów w domu Pana z cymbałami, cytrami i harfami według rozkazu Dawida, Gada, widzącego króla, oraz proroka Natana, gdyż był to rozkaz Pana przez jego proroków. To jest mowa o królu Ezechiaszu, który zaprowadzał takie reformy w Izraelu. Wiemy, że historia Izraela wyglądała tak jak sinusoida. Raz byli blisko Boga, król był sprawiedliwy, zaprowadzał porządek według prawa, według Bożej woli, a potem gdzieś było odejście od Boga, zapomnienie o tym, co Bóg rozkazał, i ludzie popadali w jakieś kłopoty, zazwyczaj również polityczne, bo to się tak przekładało, bo to się tak zawsze przekłada, że jak nie jesteśmy blisko Boga, to diabeł się dobiera nam do skóry jeszcze mocniej. I Ezechiasz właśnie trafił na taki moment w historii, kiedy było dużo bałaganu i trzeba było zrobić porządek. I dlatego zaczęto wyciągać te wszystkie księgi prawa, studiować to, co jest Bożą wolą, i były wprowadzane reformy. Tak więc król rozkazywał czynić pewne zmiany. Między innymi postawił lewitów w domu Pana. Postawił tych, którzy byli przeznaczeni do służby Bogu, do uwielbiania, którzy byli powołani do służenia w domu Pana, do pomocy kapłanom w całym tym obrządku składania ofiar, przychodzenia przed oblicze Pana, wypełniania pewnych obowiązków. I ci lewici mieli stanąć z cymbałami, cytrami, harfami. W jakim celu? Żeby Boga uwielbiać, żeby, tak jak to było za czasów Dawida, żeby uwielbienie trwało 24 godziny na dobę, ponieważ tak był taki okres w Izraelu, kiedy tak to się działo. I był to nakaz od Pana za pośrednictwem proroków. Było to ustanowienie, słyszymy, że to był rozkaz Dawida, Gada i Natana. To Gad jeden, no. Widzący króla. To też ciekawa funkcja, że tak powiem. Nie był to prorok, ale to był widzący. Biblia jest pełna różnych opisów, które są warte tego, by je studiować, żeby poszerzać swoje zrozumienie, jak różne namaszczenia, obdarowania są w Bożym ludzie. I były one już w Starym Testamencie, teraz tym bardziej. Pan Bóg nie ma tylko jakichś, nie wiem, czterech funkcji do obdzielenia, tylko używa nas według swojej woli. Tak więc tutaj był Dawid, który był blisko Bożego serca. Wiemy, że był człowiekiem według Bożego serca, który pełnił rolę króla, ale jeśli chodzi o komunikację z Bogiem, był bliżej niż nie jeden prorok. Tak, otrzymywał od Boga rozeznanie, jak ma walczyć, jak ma rozwiązywać pewne sprawy. Bóg objawiał Dawidowi zamierzenia swojego serca, tego, co sam pragnął. I Dawid dobrze wiedział, jaka jest Boża wola. I wiedział, że Bóg pragnie, by tu na ziemi było takie uwielbienie, żeby było takie skupienie na Nim, jakie jest w niebie. I Dawidowi udało się to za swojego życia zaprowadzić, gdzie postawił właśnie ludzi, którzy zarządzali śpiewakami, muzykami, którzy sami pisali pieśni, pisali psalmy, którzy, nawet jest powiedziane, prorokowali na swoich instrumentach. Rozbudował tą całą część związaną z oddawaniem Bogu chwały przez muzykę, przez pieśni. Ale był to
rozkaz Dawida, ale był to nakaz Pana, tak? Był to, wypływało to z Bożej woli, ponieważ Bóg tego chciał. To nie była tylko taka inicjatywa spontaniczna, zróbmy coś dla Boga, ale Bóg tego pragnął, żeby ludzie tu na ziemi wielbili Jego imię, skupiali się na Nim, żeby mówili o Nim, żeby śpiewali o Nim, żeby się Nim ekscytowali, bo kiedy śpiewamy, to emocje, w każdym razie powinny być emocje. Kiedy śpiewamy bez emocji, to jest to coś dziwnego, to tak jakby, nie wiem, jeść czekoladę, mając język obwiązany folią, bez odczuwania kubkami smakowymi tego smaku czekolady. Muzyka, uwielbienie, skupienie się na Bogu musi się łączyć również z emocjami. Bóg nas tak stworzył, żebyśmy reagowali. Reagowali w duchu, ale reagowali też ciałem, reagowali emocjami. I akcent, który tutaj jest położony na to, wiecie, pokazuje, że to nie jest tak, że Bóg jest tak skupiony na sobie i jest tak sobą zachwycony, że On chce, żeby wszędzie o Nim mówiono i na Nim się skupiano. Tylko to oznacza, że Bóg wie, że dla nas jest to dobre. Że kiedy my się na Nim skupiamy, to my na tym korzystamy. To nie jest tak, że my tracimy, a On zyskuje, tak jak zazwyczaj jest na tym świecie. Tak? Kiedy każemy coś komuś zrobić, to ta osoba traci, a ja zyskuję. To jest wykorzystywanie ludzi, to jest używanie ludzi i to jest w takim świecie, gdzie nie ma miłości. Ale jeśli chodzi o naszego Boga, jest zupełnie inaczej. Im bardziej skupiamy się na Nim, im bardziej Jemu służymy, im więcej o Nim myślimy, tym więcej my zyskujemy. On oczywiście też zyskuje. Tutaj jest po prostu win-win, że tak powiem. Wszyscy wygrywają. Nie ma przegranych. Pan Bóg zyskuje, my zyskujemy. Relacja nasza z Nim rośnie. Czujemy się bezpieczniejsi, czujemy się spokojniejsi. Jego błogosławieństwo może spływać na nas. Tak więc, kochani, skoro jest to takie ważne, skoro Bóg ustanowił śpiewaków, instrumentalistów, ludzi, którzy mieli poświęcać cały swój czas, żeby uwielbiać Go, to znaczy, że jest to ważne w naszym życiu. I nie musisz umieć grać na instrumencie, czy nie musisz pięknie śpiewać, żeby również zrobić miejsce w swoim życiu na uwielbienie. Na taki czas, kiedy spotykasz się z Bogiem i nie prosisz Go o nic. Nie przychodzisz ze swoją agendą, że tak powiem, ze swoją listą życzeń, co potrzebujesz, bo jest źle i po prostu Bóg musi coś zrobić, tylko kiedy skupiasz się tylko na Nim, zachwycasz się Nim, śpiewasz Mu, spędzasz z Nim czas, wzdychasz do Niego, wyobrażasz Go sobie, wyobrażasz co będziesz robił z Nim przez całą wieczność. Wspominasz to, co On kiedyś zrobił, jaki On jest, jak On kocha, jak On okazuje swoją dobroć ludziom, kiedy czytasz o Nim i zachwycasz się Nim. Jest potrzebny ten czas, kochani, ponieważ wtedy zdrowiejemy, wtedy zachodzą pewne procesy, które nigdy jakby nie zajdą, nigdy nie przekształcą naszego życia, jeżeli my tylko będziemy przychodzić do Boga, żeby Go o coś prosić, żeby coś tam o Nim poczytać, ale nie będzie refleksji, nie będzie zachwytu, nie będzie tego wow, Bóg jest potężny, Bóg jest wielki, Bóg jest wspaniały, On naprawdę taki jest. My potrzebujemy specjalnego czasu. I niektórzy krócej, niektórzy dłużej. Czasami potrzebujemy wielu godzin, żeby wejść w taki tryb myślenia i odczuwania, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, żeby On był zauważony, żeby On był wielki. I im częściej to robimy, przypuszczam, że nie potrzebujemy aż tyle czasu, żeby znowu jakby być w tym trybie. Ale na to jest potrzebny czas, wydzielony czas. To nie dzieje się automatycznie. To nie jest tak, że my po prostu od razu możemy uwielbiać Boga. Dlatego, że nasz umysł jest zajmowany różnymi rzeczami. Obowiązkami, ale również jakimiś problemami. To, na co spojrzymy, to często na nas oddziaływuje tak, że zaczynamy o czymś myśleć. I my musimy się z tego wyłączyć. Musimy jakby wypaść z tego świata, żeby wejść w Jego świat.
Im częściej będziemy to praktykować, tym łatwiej będzie nam się uwielbiało Boga, nawet w niesprzyjających warunkach, nawet jeżeli będzie nacisk innych ludzi albo jakieś zamieszanie wewnętrzne, będziemy mogli i tak od wewnątrz uwielbiać Boga i być w tym trybie uwielbienia. Dlatego dzisiaj zachęcam Cię, to jest takie wyzwanie, ten film to jest wyzwanie, byś, kiedy skończy się ten film, postarał się uwielbiać Boga. Może nastaw sobie zegarek 10 minut, skupiam się tylko na Bogu. Tylko na Bogu. Jeżeli Ci jest ciężko o Nim myśleć, nie wiesz co o Nim myśleć, to otwórz sobie psalmy. Otwórz sobie księgę psalmów, przeczytaj sobie, wejdziesz w ten klimat. Najlepiej psalm 119. On jest długaśny. Każdy kolejny werset pokazuje nowy aspekt Bożej wielkości, wspaniałości. I wtedy czytając ten psalm, możesz po każdym wersecie tak Boże. Powiedzieć to swoimi słowami. Przeczytać werset, powiedzieć to swoimi słowami. Przeczytać werset, powiedzieć to swoimi słowami. To jest dobre na początek, jeżeli nie umiesz jeszcze w ten sposób się modlić. Ale ćwicz swoje serce, bo będziesz to robił całą wieczność. Jeżeli oczywiście chcesz tą wieczność spędzić z naszym Panem. Tam wszyscy w niebie, którzy są wokół naszego Boga, oni nie są w stanie Go nie uwielbiać. Oni w kółko Go uwielbiają, więc my również to będziemy robili. Zacznij robić już to teraz, a zobaczysz pozytywne zmiany. Wow, Boże, teraz powinien nastąpić taki przynajmniej pół godziny okres uwielbiania Ciebie. Ale ja wiem, że Ty jesteś tak mądry. Ty jesteś tak mądry i wspaniały, że pokazujesz nam, dajesz nam wskazówki, jak możemy czerpać z Twojej wielkości i wspaniałości. Jak możemy przez zachwyt nad Tobą, przez uwielbienie Ciebie zrozumieć bardziej, co jest możliwe, co jest w Tobie możliwe, co jest dla Ciebie możliwe. I przez to nastrojenie serca wtedy zaczynamy widzieć całą rzeczywistość tak, jak Ty ją widzisz. Przestajemy się bać, przestajemy się martwić, przestajemy się wycofywać, przestajemy się czuć gorsi, tylko zaczynamy po prostu ogarniać, tak jak Ty patrzysz na wszystko, na ten świat. Zaczynamy to widzieć też z Twojej perspektywy. Dlatego chcemy skupiać się na Tobie. Chcemy dziękować Tobie za to, co mamy, za to, kim jesteśmy, za to, jak nas stworzyłeś, za to, że powołałeś nas do wieczności, do wiecznego bycia z Tobą, do wiecznego skupiania się na Twojej dobroci. Z tego płynie taka słodycz, takie ciepło, że to po prostu rozpuszcza wszystkie bóle, wszystkie zranienia, które w nas są, wszystkie ściśnięcia. Płyń rzeko uwielbienia, płyń rzeko Ducha Świętego w nas i poprzez nas. I wypłukuj te wszystkie inne rzeczy, które są mniej ważne, które są jedynie jakimś osadem na naszej duszy. Chcemy być wyczyszczeni przez tą rzekę, chcemy być tacy wyszlifowani. Chcemy być przyozdobieni Twoją pięknością, Boże. Dziękujemy Ci, że dajesz nam mądrość, dajesz nam narzędzia do tego, żeby być uzdrawianymi, żeby być uwolnianymi w Twoim Królestwie. Wielbimy teraz Ciebie i dziękujemy za wszystko. Dziękujemy za Twoją obecność, za to, jak wspaniały jesteś, po prostu jesteś wspaniały i że pokazujesz siebie w tej wspaniałości. Amen, amen. Wow. Zachęcam Was, żebyście napisali taką krótką modlitwę uwielbienia tutaj w komentarzu. Ja wiem, że modliście się teraz ze mną, ale spróbujcie to zrobić. Niech popłynie uwielbienie dla naszego Boga bez próśb, jedynie poprzez skupienie na Nim, jedynie poprzez oddanie Jemu chwały, wyrażenie tego, jak wspaniały jest, jak bardzo my się Nim zachwycamy, jak bardzo Mu dziękujemy. Niech to będzie taki filmik z komentarzami, z setkami komentarzy, które oddają Bogu chwały. Możesz nawet napisać nie jeden, ale parę razy taki komentarz. Okej. A ja niedługo je przeczytam i jeszcze raz Bogu będę chwałę oddawać z kolei za Was. I widzimy się już jutro z Panem Bogiem.